Identyfikator podmiotu SCP-029 Klasa podmiotu Keter Specjalne czynności przechowawcze SCP-029 jest zabezpieczona w pomieszczeniu klasy 5. Obiekt nie może mieć dostępu do przedmiotów fizycznych. Przechowalnia umieszczona jest za potrójną śluzą, aby uniemożliwić jej ucieczkę. Od czasu incydentu 029-34A SCP-029 nie jest karmiona ponieważ nie wydaje się to konieczne dla ich przetrwania. Przydziela się trzech strażników do ochrony przechowalni oraz dwóch do przeprowadzenia monitoringu. W ścianach pomieszczenia permanentnie zainstalowane są cały czas włączone reflektory. Raz w miesiącu komora zostaje wysprzątana i poddana inspekcji technicznej. Wzbronione jest umożliwianie SCP-029 spotkań z mężczyznami. Wszyscy mężczyźni, którzy spotkali się z SCP-029 zostaną przesłuchani, i odbędą areszt klasy trzeciej. Scp 029 wystąpiła o łóżko. Odmówiono. Koc. Odmówiono. Książki. Odmówiono. Ubrania. Odmówiono. To prześmieszne! Dziewczyna nie może mieć nawet ubrania? Nie jesteśmy zwierzętami. Pozwólcie się jej okryć! Doktor Erika Bodin: Doktor Bodin, otrzymuje Pani pozwolenie na dostarczenie ubrań do Scp 029. Dr. Light. Od czasu incydentu 02953B każdy, kto posiada potencjalny dostęp do SCP-029, musi obejrzeć taśmę z monitoringu 029, Burin. Doświadczenie owo ma utrwalić świadomość zagrożenia stwarzanego przez obiekty SCP, a w szczególności SCP-029. Opis. SCP-029 przypomina kobietę w stadium dojrzewania o pochodzeniu azjatycko-indyjskim. Obiekt wydaje się cierpieć łysienie całkowite. Ponad 80% jej pigmentacji to czernie. Reszta jej skóry nie zawiera melaniny, co skutkuje albinizmem. Jej oczy są koloru czarnego. SCP-029 wykazuje skrajnie mordercze skłonności oraz niezwykłą zdolność do wykorzystywania wszelkich przedmiotów jako broni. Poza tym nie przepada za rozlewem krwi, woli dusić ofiary. SCP-029 wykazała posiadanie czterokrotnie szybszej reakcji zręcznościowej oraz fizycznej, niż normalny człowiek. SCP-029 jest w większości odporna na wszelkie rodzaje zranień. Te anomalne zdolności ulegają znacznej normalizacji, kiedy obiekt przebywa w środowisku jaskrawo oświetlonym, bezpośrednio naturalnie lub bezpośrednio sztucznie. Mężczyźni przebywający z SCP-029 stają się podatni wobec jej woli. Tacy mężczyźni są skłodni zabić, a nawet umrzeć dla SCP-029. SCP-029 odnosi się do siebie per... ...co w wolnym tłumaczeniu oznacza Cura Ciemności, Cura Cieni lub Cura Nocy. Przesłuchania SCP-029 są problematyczne z racji tego, już SCP-029 stale próbuje zabić lub wpłynąć na osoby, które usiłują z nią porozmawiać. Odkąd została pozyskana, czarne ślady na jej skórze zwiększyły rozmiar. SCP-029 została po raz pierwszy zauważona przez fundację, dzięki agentowi działającemu w wiejskim regionie Indii. Zamach na jego życie doprowadził do odkrycia niewielkiego kultu składającego się z mężczyzn, którzy twierdzili, iż są bandytami w służbie dla córy. Kilka tygodni badań dowiodło, iż wierzyli oni, że żyją w ostatnich latach Kali Yuga, wobec czego muszą poświęcić milion ludzi dla córy ciemności, która sprowadzi ich boginię i spowoduje koniec świata. Wierzyli również, że wyłącznie ofiary zabite przez uduszenie są zaliczane. A rozwój wydarzeń doprowadził agenta do ich górskiej twierdzy, gdzie mężczyzna odkrył SCP-029. Po stracie agenta usunięto, przez co pozyskano SCP-029. Dodatek. Po siedmiu latach od pozyskania skóra SCP-029 zaczęła wykazywać wzrost czarnej pigmentacji. Obiekt zapytany o to stwierdził, że jego kultyści ponownie działają. Dochodzenie doprowadziło fundację do zgromadzenia tzw. bandytów, którzy uciekli podczas pierwszej operacji. Po odkryciu, iż jej zwolennicy znajdowali się w tym miejscu podczas świętych dni obiektu, rozpoczęto nalot na lokację. Po zrzuceniu pierwszej bomby SCP-029 przebudziła się z drzemki, głośno krzycząc. SCP-029 krzyczała przez następne cztery godziny. Wykrzykiwała o Belgii i bradziła, że zabijamy jej ludzi. Od tego zdarzenia wzrost czarnej pigmentacji się całkowicie zakończył, a SCP zaczęła przeprowadzać więcej prób ucieczki.